Halo, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Liper, a to jest Duel of Champions i wtorkowe karty na stół. Co my tu mamy? Mamy jakąś losową rozgrywkę, przepraszam. Ciężko cokolwiek tu więcej powiedzieć. To jest druga runda, więc niczego nie przegapiliście jeszcze. Dobra, kończymy turę, idziemy dalej. Naszym przeciwnikiem jest xBlack.pl. Dobra. Bezcielesny, czyli tym nie dałem mu żadnych obrażeń. Ma za mało punktów ataku, żeby się przebić przez tą jego bezcielesność. No dobra. Postawmy tutaj tego pana, o. Znaczy tą panią, o. Dodajmy punkty magię. Zaatakujemy, bo nic nam nie zrobi. Tym nie atakujemy, bo to nic nie ma sensu. Dobra. Nie możemy nic więcej zrobić. Jedziemy dalej. Tutaj niestety straciliśmy tego rycerza. Ten się jeszcze dzielnie trzyma. Zaraz postaram się tego wykończyć, tą kartę może. Ale zobaczymy jeszcze. Na razie mam tutaj stratę, no. Nie układa ta gra się na razie po mojej myśli. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sporo tych bezcielesnych stworzeń. To nie jest mi na rękę, nie będę tego ukrywał. No, raz atakujemy tego. Dodajmy. Jeszcze w punkt magię. Blask chwały. No może tutaj. Dobra. Jeden punkt ruchu. Nic z nim nie zrobię. Zaatakuję, zabiorę mu jeden. Zawsze coś. I będziemy kończyć turę. No. Panie xBlack.pl. No cały czas skubię mi tego mojego Heroesa. Ale mam nadzieję, że teraz użyję już bardzo fajnej karty. Która trochę mi pomoże. Zobaczymy. To też jest bardzo fajna karta. Ale uwaga teraz. Czyż to nie cudowne? I w ten sposób sobie oczyściłem. Aj, szkoda, że nie mogę jeszcze tej karty użyć. Szkoda. Bo on teraz sobie wystawi jednostki, chociaż za dużo też ich nie będzie mógł w tej matyku, będzie miał 5 punktów zaledwie ruchu. 6. Co powiedziałem? Nie wiem, co powiedziałem. Dobra, nieważne w tym momencie. No tak zagrał, czyli wzmocnił bardzo tego lejna. On w ten sposób, a ten chyba. Tak, ma infekcję. Ten nie ma infekcji. Więc zróbmy tak. Zniszczmy tego. Po raz kolejny awast. Musiałem coś ważnego powiedzieć. Już, okej. Okay. Tą kartę wystawimy. Może on jak pokusi się na użycie jakiejś karty. Tą kartę mógłbym już wystawić, ale no nie chcę za bardzo jeszcze jej używać. Zróbmy tak. Dobierzmy nową kartę. Okej. Okay. Dobierzmy jeszcze jedną kartę. O, dobra, mam trochę kolegów do wystawienia. I okej. Okay. Wydaje mi się, że mam jakąś przewagę teraz nad nim. On nie może za bardzo kart używać, bo jeżeli ich użyje, to uleczy mnie. Ale chyba nie ma wyjścia. O nie. Nie cierpię tej karty.
No ale mamy się trochę ich zanadrzu, więc no. On zmarnował, on się zmarnował, no trochę punktów poszło na to. Trzy, jak widzicie. Więc czy to mu się opłacało? No trochę na pewno. Dobra, wzmocnimy tutaj blask chwały. Teraz na jedno uderzenie zabiję tego. Wybierzmy sobie kartę. Możemy wzmocnić siłę ataku. Albo i wystawimy Serafina. Ten sposób, ok. Tutaj atakujemy i kończymy rundę. Tak. No, co on teraz wymyślił? Mam nadzieję, że nie ma jakiś rycerz wampirów. Kolejny. No, dosyć mocne karty teraz wystawił. Atak z powietrza, a ten atak wręcz. Ten nie jest mi w stanie nic zrobić. Co by tutaj może. Może tak. Zacznijmy tego. Ten się już go pozbędzie. Ten zaatakuje tu. Ten zaatakuje tu. Ten tutaj. Ten sobie wyląduje tu. To na razie zachowam. To, czy jest sens? Dobra. Albo nie. Co możemy zrobić? Zwiększyć jeszcze siłę, czy może dobrać kartę? To bierzemy kartę, może akurat coś ciekawego przyjdzie. O! Bardzo dobrze. Tak. I kończymy kartę. I kończymy rundę. Dobra. No, panie xblack.pl. Co tam pan uszykował dla mnie ciekawego? No, masz coś dla mnie? No na pewno teraz rozkmina Tenga. Zabije mi tego. Okej. Pustelnik z mrocznej kniei. No, to dosyć dobra karta, jeżeli gra na infekcję. Mógłbym się jej pozbyć teraz. I w sumie może to zrobię. Ale czy jest sens? Właściwie to czemu nie? Zrobimy tak. Uderzymy w ten sposób. Tym dobijemy tego. Ten zabije tego. Ten co to będzie stał. No tu mi nic nie zrobi. Czy kogoś sobie powołamy? Nie. Dobierzmy kartę stąd. Dobierzmy kartę stąd. Bardzo fajna karta. Więc ją tutaj ustawmy. Okej. Okay. Jeden punkt jeszcze nam został. Ten jeszcze nie. No. Hej, nic nie możemy więcej zrobić. Nie, ten jeszcze może zaatakować za zero. Poko. Kończmy turę. No, broni się, jeszcze broni, ale czy on tutaj się obroni? Ciężko powiedzieć. Tą kartę jeszcze mam w zanadrzu. Bardzo lubię, szczerze mówiąc, tych. Tych poszukiwaczy śmierci spało. No nie. Dobra, zabiję mi tą pobożną siostrę. Ale to nic. No, to już jest koniec. Dobra, nie będę się tutaj przeciągał. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak,
piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i do usłyszenia.